Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i oto ponownie na Krzysłic. I tak, ostatnio udało nam się przejść chyba wiosnę jako farmer, więc dzisiaj rozpoczynamy po prostu przygodę od tego, że sadzimy jedną roślinę na atak spina. Bo chociaż nie lubię takich progresji, to nic nie zrobię z tym niestety. I tak, dzisiaj znowu farmer, bo już nie zblokowaliśmy nikogo innego. Następna plansza. I tak. Dzisiejszy zamysł jest bardzo prosty. Zacznijmy od tego. O tak. Zanim się zagubię w myślach całkowicie. Chcemy zebrać kilka drzew, żeby odblokować następną postać. I chyba nie pamiętam ile, ale ileś tam podmian zrobić. Przez podmian na myśli, jak już będziemy mieć maksymalną ilość broni, po prostu wymienić ją na inną, więc tak. Nie pamiętam, ile tam konkretnie potrzebujemy, ale jak kilka tak podmian zrobimy, to też odblokujemy jakąś postać, więc no. Zobaczymy, jak to pójdzie. I teraz tak, tu weźmy prędkość ruchu, tutaj wezmę damage za to. I dobra. Weźmy kolejną broń. Jak mówię, tutaj moim celem nie jest może bezpośrednio wygrać, co bardziej właśnie zobaczyć, jak to sobie poradzimy i tym podobne. I no, przede wszystkim odblokować nowe postacie. Bo w sumie to po prostu fajnie byłoby zobaczyć, co tam mamy. To jest jedna rzecz. A druga, no wydaje mi się, że niedługo zdobylibyśmy mojego ulubieńca z czasów, kiedy grałem sobie w demko. A on to naprawdę jest świetny. Przez ulubieńca mam na myśli zarówno broń, jak i postać. Przy czym to warto będzie wspomnieć, postać i broń nie są w tym samym miejscu, że tak nazwę. Czyli moja ulubiona postać to nie to samo, co moja ulubiona broń. Tak, gwoli jasności. Czy wiadomo, że postać i broń to nie to samo, ale chodzi o to, że moja ulubiona postać nie ma mojej ulubionej broni. Ale nadal. Po prostu nie powinienem brać tego krzaka. Nie powinienem ruszać tego krzaka. Powinienem grzecznie poczekać, aż będę miał wodę na drzewo. W szczególności, że brakuje nam chyba sobie 3 drzewa tylko, więc może się uda, zanim zlamię całkowicie, bo no nie ukrywam. Podejrzewam, że będę jeszcze lamił dużo, w szczególności, że z tego co mi wiadomo, to następne pory roku zawsze są trudniejsze od poprzednich. Są tak. O, to oczywiście już wezmę. Tutaj, a może być to. Enough. Okej. Nie pamiętam, czy kilofa mieliśmy ostatnio, czy nie. Z tego też powodu, powiedzmy, że po prostu chciałbym go zostawić. To jest naprawdę ciekawa broń. Ale trochę dziwne, bo coś go nie widzę. Chyba, że on jakby, że on to jest tak jakby strzał kilku pocisków przed nami. Jeśli tak, to całkowicie zmieni, bo tutaj pojedynczy taki, tutaj bardzo szybko, czyli jeśli naprawdę Kilof zmieni na coś takiego, to kiedyś robił coś dużo lepszego. Jeśli się nie mylę. Nie, żeby to było jakieś bardzo istotne. Tak, weźmy widły. Bo chcę mieć właśnie kilka broni, których niekoniecznie będę potrzebował. I tak, definitywnie jestem już prawie pewien, że mojego Kilofa podmienili na badziew. I wiecie co, jak teraz myślę? Chyba lato w takim wypadku może było domyślnym jakby porą roku wcześniej. Chociaż grafika drzew bardziej mi się ta wiosenna kojarzy, tak tych wrogów pamiętam, tych szarżujących. Nie kojarzę, żeby jak graliśmy we wiosnę, to oni byli. Tak ciekawie. No i muzyka chyba też trochę inna niż we wiosnę, ale do muzyki to się do niej nie przyzwyczajam, bo to nadal jest early access, a podczas early accessów często muzyka no leci potem do wymiany i tak.
Zobaczmy w takim wypadku, co mamy. Obrona. Definitywnie obrona. To weźmy tutaj. Tutaj darmowy grzybeł. Czemu by nie? Weźmy fertilizer. Teraz mam teoretycznie trzy bronie, które mogę wymienić. Czy nawet więcej takich, które mogę wymienić. I takich kilka, które nie były przeze mnie ostatnio używane, więc warto byłoby je po prostu no trochę poużywać. Nie, żebym miał jakieś większe tutaj plany. Coś, ale tak, z tych, których nie używałem, to wydaje mi się, że były... No, że ten fertilizer cały, no i widły. Więc ja chcę zostawić. Kilofa chciałem zostawić, ale jak widzę, co został zmieniony. Chyba, że mile kilofa z kilofem z innej gry, ale to odechciałem się go używać. Na pewno nasiona, szpadel, ten mały taki i sierp będziemy wymieniać, bo tego na pewno używałem. Ale jak mówię, widły nie kojarzę. Fertilizera, czyli dosłownie kupowe bomby. W ogóle nie pamiętam, żebym kiedykolwiek używał. Więc tak, weźmy w tym wypadku maczetę zamiast sierpów. Okej. Okay. Tak, błyskawice, które zadają masywny damage. Oraz woda ciągle się pojawia. Okej. Okay. Maczetę pamiętam, że też używałem. Więc może będzie na podmianę. Niczego nie obiecuję. Ale no, może być też na podmianę. Na pewno muszę pomyśleć o czymś, co będzie mnie leczyło. O tym, gdzie chyba brokuły były lekarzami tutaj? Albo coś innego, nie wiem. Dobra. Anyway, weźmy te krzaczki, bo... potrzebuję jakichkolwiek bonusów. Równie dobrze mogę brać z krzaków i nie przejmować się niczym. Starczająco dużo drzew chyba już podnosiliśmy, żeby mieć odblokowaną postać. I jeśli nie mylę za drzewach, bez mojej właśnie ulubiona postać, ale nie moja ulubiona broń. Chyba, że było na odwrót. Nie jestem pewien naprawdę, które z tych dwóch, ale no. Tak się inaczej biorę. Mogę wziąć, bo czemu by nie? Oczywiście, że biorę, tak. Tutaj czy jest coś takiego naprawdę wyjątkowo dobrego? Jak będzie szpinak. I watermelon. Dobra. Bierzemy nożyczki. Wymieniamy co? I pozwólcie tego, że szybko zobaczę w sumie, ile ja tam tego musiałem podmieniać. O, żebym wiedział, co tutaj trzeba było zrobić, czy tak właściwie ile tego będę musiał narobić. 10 razy. Okej. Okay. Tu mamy dwie podmiany zrobione, jeszcze 8. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to się sprawdzi finalnie. Ale definitywnie, jeśli mam podmieniać, to zostawiam widły, zostawiam duże nożyce. Zostawiam miny. Reszta coś jeszcze zobaczy. I no. Póki co widzę też, że nie jest jakoś wyjątkowo trudno. Poza tym, że były takie momenty gorsze, to nadal gra jest dosyć prosta. Na pewno nijak się to ma do sytuacji, którą mam ostatnio w Brotato, gdzie tam to... Nie to, żebym się stresował grą. Nie to, żebym odczuł jakąś presję, ale tam to jest zdecydowanie trudniej. Chociaż nadal bym powiedział, że jestem na tyle tak luźny jak tutaj, że nie muszę się przejmować szczególnie czymkolwiek. Chociaż oczywiście fajnie by było, gdyby mi się udawało nosić sukcesy większe. Tak czy dużo regeneracji, trochę speeda. I tak, leczonk. Leczankla. Tak się znaczy, laczek. I dobra, mamy trzecią podmianę. O, okej, okay. Jeszcze nie miałem tych drzew wystarczająco, jak się okazało. Teraz właśnie dostałem osiągnięcie za drzewa. Więc tak, Steam na szczęście na bieżąco patrzy na takie rzeczy, więc dobrze. W tym sposobie odblokowaliśmy, jeśli się nie mylę, postać, którą najłatwiej nazwać jako... Tutaj to może być dziwnie, ale sadownik. O ile to jest prawidłowe? Opiekun sadu, jakiś, nie wiem, ktoś się zajmuje bardziej drzewami właśnie niż
klonami takimi zwyczajnymi. Więc tak. Jest to świetna postać. Osobiście mogę przyznać. Opierająca się właśnie głównie na drzewach. Ale naprawdę świetna. Chociaż oczywiście tutaj ciężko czasami zauważyć różnicę. Jakąś większą. Tak, mogłbym powiedzieć, że tutaj jest różnica w szczególności w broniach, które są dostępne. Teraz tak. Okej. Weźmy sobie to. Tutaj. A, niech będzie to, bo to jest dosyć bezpieczne. I podmianka kolejna. Kill off'a podmieńmy. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie, ale tak, jest to chyba czwarta podmiana. Co to jest? Przepraszam bardzo, co to jest? W sensie, rozumiem, co to ma przedstawiać, ale... Nie spotkałem takiego. Za moich czasów to było trochę inaczej. A, można go bić tylko wtedy, kiedy on jest na ziemi, okej. Warto wiedzieć. Tym bardziej, że no, chcąc nie chcąc, muszę go pokonać. Achievementa. Oj, oj, oj. Więc muszę udawać, że chcę mu dać się zgnieść. Niestety obawiam się, że nie dam rady. Minimalnie nie zdążę. Nawet lepiej niż nie zdążę. Padłem. Okej. Więc mamy teraz cytrynę. Odblokowaną. Tak czy inaczej, to nie jest najistotniejsze. To jest istotniejsze, to że właśnie mamy tego sadowego, który zaczyna z trzema wspaniałymi brońmi. I pan, teraz ciężko być mi powiedzieć, która była tym moim najulubieńszą u niego. Ale mogłem od razu powiedzieć, że jest wiele bardzo postaci, czym postaci. Bardzo wiele rzeczy u niego świetnych było. I tak. Powiedzmy, że na razie przeniesiemy prędkość ataku. Zagram nim i jak widzicie, tu mamy Harvest Speeda i Lucka, tutaj mamy Harvest Costa mniejszego. Weźmiemy to i tak. To jest moja ulubiona postać definitywnie, już teraz jestem pewien, jak zobaczymy to minus do kosztów i... Które to teraz było? To takie świetne. Bo wszystkie trzy, mogę powiedzieć, są świetne. A dobra, zacznijmy od najciekawszej broni, moim zdaniem. Czy takiej najbardziej... Ona będzie interesującej. Łopata, która rzuca właśnie takim wielkim dirtem, który potem się rozbija na kilka mniejszych. I tak. Tak co, ale grając z nim właśnie będzie mieć bardzo dużo tutaj tych dostępnych roślin. Bo każdy krzaczek, no jest mega tani już. Tani. Mega tani, mielo. Strasznie się plącza, ale no, widzicie. Będzie mieć bardzo dużo bonusów z roślin, więc to jest już świetna rzecz. Teraz tak, atak speeda, dodge damage, tak, regeneracja z dodge, tak. I nie zdobyliśmy tu niczego nowego, ciekawego. Weźmy więc lepszą łopatę. Jeżeli by było tak, też bym nadal tutaj chciał przelosowywać bronię, ale nie aż tak bardzo, jeśli nie będą nam się trafiać powtórki tego, co już mieliśmy. Na pewno, co tak mogę powiedzieć z 100% pewnością, to... Będziemy musieli szybko zdobyć jedną z kilku broń, które pamiętam, bo bez nich może być ciężko. Jak widać tutaj nawet, ciężko nam wodę z kaktusów zbierać. Ale to głównie dlatego, że wziąłem broń, która jest ciekawa w działaniu, a niekoniecznie mocna sama w sobie. I proszę, żebyśmy dostali jedną z tych takich lepszych. No bez jej. Weźmy przycinaczki. Bo naprawdę, potrzebuję czegoś, co pozwoli mi kaktusy łatwo eliminować. Bez tego to nie mam szans po prostu nic tutaj zdziałać. Dobra, tak czy inaczej, widzicie jak działa łopata. I teraz mając przycinaczki chyba będziemy mogli już spokojnie kaktusami się zająć, co oznacza, że po tym dniu... Będziemy musieli nagromadzić bardzo dużo wody, żeby być gotowi na następny dzień i móc drzewa brać. Bo tutaj na razie, jak widzicie, no nic nie mogę. Ale kurczę, szkoda, że nie trafiły się te nowe bronie. Bo to naprawdę są ciekawe rzeczy.
Wszystkie są bardzo ciekawe, nawet jeśli po opisie tego nie widać. Regeneracja, definitywnie tutaj. Weźmy to, żeby mieć większy zasięg i... O, już się cieszyłem. A niestety. Łopatę w takim razie skończmy. I zajmujmy się kaktusami, jak mówiłem. Inne rzeczy tam... Pal licho. Kaktusy będą właśnie tutaj najważniejsze. Głównie dlatego, że jak mówię, chcę koniecznie powykupować drzewa. Tak, wiem, że krzaki są równie dobre, ale po graniu w demko wydaje mi się, że są rzeczy, które z krzaków nie trafią się nigdy, a na drzewach możemy je wybrać. To jest zastanawiające, jak się tak bardziej pomyśli o tym, że gra chyba o tym w żaden sposób nijak nie informuje. No chyba, że jakoś gdzieś jest to poinformowane, ale ja o tym nie wiem, bo jestem za głupi. I tak czy inaczej, no. Bardzo ładna ilość wody. Powiedzmy, że tutaj wezmę max HP. I jak na złość znowu nie ma nowej broni. Czy przydałaby mi się miotła? I grabie w sobie też, ale no. A powiedzmy, że wezmę maczetę. I teraz tak. Czekamy na drzewa. 24 za drzewo. Bardzo dobra stawka. Rzeczą krzakom też nie będę odmawiał jakoś szczególnie. Jak mówię, preferuję drzewa, bo dają wybór. Ale nawet jeśli będzie trzeba brać krzaki, to na krzakach też można nieźle sobie działać. I tak, niedługo będzie już ta papryka, dlatego też wolę mieć jak najwięcej bonusów. I no, na drzewo już mnie nie stać, ale jeśli na jakiegoś krzaczka nagromadzimy, to oczywiście wezmę, więc jej, joink. Tak, widzę, że mam póki co problemy trochę z obrażeniami. No niestety. Zdarza się i tak. Ale za to zdobędziemy kolejne dwa level upy, więc jest nadal dobrze. I tak, regenerka definitywnie, więcej prędkości ataku, i tak. Nie. I teraz tak. To jest zawsze pozytywne, więc bierzemy. Nie, weźmy tutaj. O, no, drugi raz się trafiło. Tak. Dobra, to niech będzie to. No bez jaj, że nie dostaniemy tych nowych rzeczy. Okej. Okej. Okej, ciekawe zdarzenie. Ciężko o cokolwiek. Mam takiego złego płomienia, który niszczy wodę. Ale rani też wrogów. Nie powiem, żeby mi się to szczególnie podobało. Jeśli mam być szczerym, wolałbym, żeby to się nie zdarzyło. Wolałbym spokojnie właśnie gromadzić sobie wodę z kaktusów. Ale like... No, nawet jeśli się dzieje, to nie ma tragedii. No i tak, zbieramy wodę na co najmniej kilka drzew. Pytanie tylko, ile one będą kosztować, bo... Jeśli mam być szczery, koszt może naprawdę być różny. Tak czy inaczej jednak, uważam, że powinniśmy sobie dać radę z tym wszystkim. I dobra, 96, też nieźle. Lak... Czy damy, czy lak? No i znowu nie ma. Dobra, weźmy więc widły. Nie jest to też najgorsza opcja. I ile? 28 za drzewo. No, jak widzicie, ceny nie rosną za szybko dzięki temu, że mamy tutaj takie, a nie inne bonusy. Grając właśnie naszym tutaj sadownikiem, sadowym, znawcą sadów, no, jakkolwiek by go nie nazywać. Po prostu tym gościem, którego tutaj mamy, albo gościową, bo w sumie nie jestem pewien, czy gdziekolwiek jest potwierdzona płeć tutaj tych postaci. Niektóre da się zauważyć, dajmy to na jakichś artach, czy po jakichś grafikach, że to są kobiety? U innych ciężko stwierdzić, u innych można powiedzieć tak, to są facety. Ale no, tutaj nie jestem pewien. Tak czy inaczej jednak... No, nagromadziliśmy trochę drzew, więc teraz resztę wody poświęcamy na rzecz krzewów, by jak najwięcej bonusów zyskać, zanim natrafimy znowu na paprykę. Papryka chyba będzie już tę albo następną noc jakoś... Dobra, 10 max HP, zdecydowanie więcej laka, eggplant, tak. Pinak odrzucamy, tutaj
Powiedzmy, że więcej plantów. A weźmy to. W tym przypadku możemy wziąć to. A tutaj... Weźmy tak. To jest zdecydowanie karotka. I dobra, weźmy ten pieprzniczkę. Dobra, w następną noc może, albo za dwie noce, bo widzę, że teraz dopiero się pojawiły agresywne kaktusy. I tak. Skoro wzięliśmy tyle różnych już tej broniek, mniej lub bardziej sensownych, to mam nadzieję, że zaraz się pokaże to, co jest po prostu takie świetne w graniu sadowniczym. Nadal nie wiem, jak to nazwać. Wybaczcie, naprawdę jestem niedoedukowany w takich niektórych określeniach. Anyway, zbierajmy po prostu wodę z tych kaktusów, póki jeszcze mamy czas. Chciałem powiedzieć, będziemy jej potrzebować. Bardzo. Tak, dziękuję, mózgu. Będziemy jej naprawdę bardzo potrzebować. No nie wiem, czy jesteśmy wystarczająco mocni teraz, żeby sobie poradzić z tym paprykiem. Z tego i dobra, 10 Doge'a. No bez jaj, że nie dacie mi żadnej... Dobra, przycinaczki ulepszmy. Jak nie chcecie dać nowego, to chociaż ulepszę coś, co raczej ze mną może zostać na dłużej. Nie, żebym był z tego powodu zadowolony. Ale nadal, mamy chyba dopiero 3 z 10, czy może tam max 4. Potrzebujemy tego dużo więcej, jeśli mam odblokować nowego, jeszcze kolejnego gościa. Ale no. Ja zobacz, nawet jeśli się nie uda, to może nie będzie takiej tragedii olbrzymiej. I dobra. Mamy 3 drzewa i 3 krzaczki. Moim zdaniem dobra decyzja była. Oczywiście mogą pójść po więcej drzew, ale... Mimo tego, że uważam je za lepsze i bardziej przydatne, to nie ukrywam, teraz tutaj nawet jestem skłonny brać krzaki, bo obawiam się, że jeśli ich nie będę brał, to no padnę po prostu. Jak tutaj zaraz paprykan mnie zaatakuje, czy cokolwiek innego. I dobra. W tej opcji dymycz tutaj może być, oczywiście, że tak. Zgadzam się, tak. Nie. Niech będzie brokuła. Niech będzie to. Tutaj, czy coś dobrego? To w sumie jest okej. Okay. Serio? Nie, naprawdę bez przesady. No dobra, pieprzniczkę przynajmniej wymienimy. I jest papryk. I teraz trafił się ten, którego ja znam. Tamten był dla mnie dziwny, niezrozumiały, ale to już jest to, co ja znam. Czyli okej, okay, czyli są jakieś różne warianty bossów. Więc chyba nawet z tą potencjalnie wiosnę warto będzie rozegrać ponownie. O tak, ten to jest ten, którego ja znam. On właśnie dużo szarżuje po ekranach, zostawiając ze sobą płomyki, ale właśnie łatwo go ubić. I to jest Pepper Oni. Okej. Okay. W takim wypadku nie wiem, jak się nazywa tamten papryk normalny. Ale tak, to był właśnie Pepper Oni. Bossu, którego znałem i do tej pory znam. Wiem, że jeszcze potem jest chyba jakaś jego bardziej ultra deluxe wersja Ghost Pepper Oni. Tutaj widzicie, leży sobie teraz taki papryk przewrócony, ogłuszony. I no. Okej, okay, to jest Red Pepper Oni. Okej. Okay. No, czy to chcemy? A czemu nie? I czy mamy jakieś... ja sobie szaleję. Ja tu szaleję po prostu. Dobra. Najwidoczniej gra po prostu nie chce dać mi możliwości pokazać wam grabi i tego, i mietły. A szczerze wziąłem sobie łopatę, bo uważałem ją za najśmieszniejszą. O! Dostałem jakiegoś achievementa za chyba uzbieranie stu zwierzęcych, tak, warzywnych kolegów łącznie. Ale tak, kontynuując. Wziąłem taką najdziwniejszą broń. Ale liczyłem na to, że wszystkie trzy zdobędę, bo jednak, przynajmniej w demku, to
łatwo, bo zdobywać takie jakby sygnaturowe bronie każdej postaci. A tu widać, że nie, że one albo są dużo rzadsze, albo w ogóle nie można ich dostać, dopóki się czegoś tam nie zrobi jakoś. Tak czy inaczej. A szkoda trochę. Bo mogłem powiedzieć, że zarówno graby, jak i miotła są świetne. Przy czym osobiście mogę powiedzieć, że chyba z tych startowych to nawet oceniłbym graby jako najmocniejsze. Tak na początek, jako samodzielną broń. Już nie żeby miotła była słaba, nie żeby łopata była słaba. Wręcz przeciwnie, uważam je za bardzo mocne. Ale po prostu... No jakoś tak wygląda na to, że ten... no najlepsze są po prostu graby. Tak, jako samodzielna broń bez pomocy innych rzeczy. Okej, tutaj weźmy... A weźmy to. Okej, seedbag. Zamiast czego chcę seedbaga? Zamiast kilofenik będzie. Jak mówię, to co tutaj robię nieszczególnie może być dobrą decyzją, ale robię to tylko po to, żeby odblokować nowego postaci. Czymkolwiek ten postać będzie. Bo niestety... Albo stety? Zależy jak do tego podejść, ale mogę wam powiedzieć, że nie jest to ten postać, który trzyma moją ulubioną broń wszechczasów. Chociaż może niedługo uda się go zdobyć, tego postacia. Bo jeśli się nie mylę, jego się odblokowywało za to, że udało się przejść właśnie tutaj tym naszym postaciom, którym gram teraz. Tylko nie wiem, czy to nie było za konkretną porę roku. Może to było? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, jeśli nie było za konkretną porę roku, to może odblokujemy. Jak było za konkretną porę roku albo za coś innego, no to trochę szkoda, że nie będziemy mieć, ale jakoś to przeboleję, przeżyję. I okej. Weźmy jeszcze więcej laka i... Zamiast pieprzniczki weźmy chunk. Jak ja na to mówię, czyli laczka. I niestety mamy płomienie w ciągu dnia. Nieprzyjemna sprawa, ale... Na szczęście to jest w ciągu dnia, a w ciągu dnia to jeszcze... Jako tako znośnie, bo... No aż tyle wody nie będziemy tracić przez to. Chociaż nadal wolałbym, żeby w ogóle ich nie było. I tak, na pewno, co jest jeszcze ważne, muszę się skupić bardziej na podnoszeniu wszystkiego. Bardzo dużo tych... Zresztą nie wiem, jak to nazwać. Witamin, soków, pypków, expa, jak zwał tak zwał. Po prostu zostawiam ze sobą, a nie ukrywam, no wydaje mi się, że warto byłoby mieć wysoki poziom. Zresztą wydaje mi się, to co jest takie trochę oczywista oczywistość, goście, co ty nie powiesz. Kto by nie chciał mieć wysokiego poziomu w grze, gdzie każdy poziom to jest bonus do statystyk. Ale tak. Ja lubię czasami mówić oczywiste oczywistości, więc mam nadzieję, że już do tego przywykliście. I teraz czy mam tutaj coś ciekawego? Nie. To jest bardzo fajne. To jest znośne. Oczywiście, że Harvest Costa zmniejszać. Sierp zamiast maczety. Te. Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałbym już dostać grabie. I mietłę. Już bardziej to grabie, szczerze mówiąc. Nie, żeby mietła była zła, ale... Grabie są po prostu świetne. Nie aż takie świetne jak łopata, ale świetne po prostu przez to, że w przeciwieństwie do łopaty, grabiami zawsze trafiacie. Po prostu gwarantowany atak we wroga. A potem jak one są jeszcze ulepszone, to naprawdę świetnie się sprawdzają. Co mam nadzieję, jeszcze będziecie mieli kiedyś okazję zobaczyć u mnie. I to zarówno tutaj w odcinkach, czy to nawet może kiedyś na jakichś streamach. Kto wie. Czy kiedyś nie zachce mi się po prostu bardzo w to grać na streamie, tego nie włączę. Chociaż osobiście na razie mogę wam powiedzieć, że nie to, że nie chcę w to grać, bo gra się bardzo przyjemnie i z chęcią w to grywam, ale moje streamy są trochę zarezerwowane na inne rzeczy. Nawet tak mogę się pochwalić dla tych, którzy nie wiedzą, ale no i niebawem zaczynamy wyzwanie, gdzie będę przechodził całą trylogię Dark Soulsów tylko i wyłącznie łukiem, więc tak, no jeśli kogoś takie dziwactwa interesują, to zapraszam. I dobra, już nie musimy swapować. Bo dostaliśmy ostatniego swapa. Więc ta postać, która się za tym kryje, jest już nasza. Powiedziałbym, że bardzo dobrze, bardzo świetnie. Tak.
Patrzę na to, ile mam wody, ile kosztuje pojedyncze drzewo. Na ten moment jestem skłonny powiedzieć, że możemy iść spokojnie po drzewa. Nie musimy brać krzaków. Nie zmienia to jednak faktu, że na tym etapie to już nawet i lepiej może wziąć trochę krzaków, bo co się trafi, to się trafi. A mogę nawet powiedzieć, że większość rzeczy, które krzaki są w stanie nam zaoferować, może być przydatna w jakiejś tam formie. Teraz tak, dwa krzaki czy drzewo? Powiedzmy, że zobaczę jeszcze, ile tego nagromadzimy. Ale okej, to będą dosłownie dwa krzaki albo drzewo, to wezmę dwa krzaki. Można się uda trzeciego krzaka? Tak, idealnie, trzeciego krzaka mamy, super. I tak, mamy jakąś tu właśnie postać w tym kapeluszyku. Teraz tak, to oczywiście już biorę. To nie wiem, czy jest wszystkie dobre, ale zaakceptuję. Tak, 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 tak. Nie, proszę, tu macie właśnie idealny przykład tego, że co bym nie wziął z krzaka, to i tak jest dobrze. Teraz chciałem wziąć to, ale to jest już lepsze. Tutaj może wezmę też dolną opcję. Oczywiście, że watermelon. I co smutne, nadal się nie trafiło nic innego, więc po prostu ulepszajmy już, co mamy. A wydaje mi się, że jeśli tego nie poulepszamy, to może być lada moment trochę ciężko. Chociaż okej, no nie będę też ukrywał, ta łopata na maksymalnej jakości też nas mocno ratuje. No i oczywiście przycinaczki te takie małe też. Nie ukrywam, preferowałbym mieć jakieś inne rzeczy, ale już stwierdziłem, że jak muszę coś brać to i ulepszyć, niech to będzie to. Jest to po prostu mocna bardzo broń. Głównie dlatego, że super szybko atakuje wszystko w pobliżu, więc ma dużo życia, ma mało życia, nieistotna, szybko się tego pozbędziemy i jest spokój. No. I teraz zobaczmy w ogóle, jak stoimy z wodą. Nawet nieźle, muszę przyznać. Lepiej niż myślałem. Jestem skłonny nawet powiedzieć, że jesteśmy w stanie kolejny raz nie brać krzaków, pójść spokojnie po drzewa. Oczywiście ja tego nie zrobię, bo krzaki są po prostu równie cenne. I czy coś nowego fajnego się pokazało? Nie, więc weźmy fertilizera. Jest to już chyba przedostatni dzień. Jak tak patrzę. Ciekawe tylko, czy finalny oponent tutaj będzie taki sam jak ten, którego znam, czy też coś pozmieniali. Bo ogólnie mogę powiedzieć, że w wersji demo, jak w nią grałem dawno temu, to finalnym bossem, jeśli nie byłby, był chyba kukurydz. Przynajmniej tak mi się wydaje się. Albo też ich było kilku i jakimś cudem po prostu kukurydz najbardziej mi zapadł w pamięć. Tak czy inaczej, ciekawe, czy tutaj teraz będzie kukurydz w lato, czy nie. Bo jak mówię, pepperoniego kojarzę. I też właśnie kojarzę kukurydza. I to, że tam jeszcze właśnie jest inna jakby wersja pepperoniego, ale no tutaj to chyba może się po prostu pojawia jako ten randomowy boss po prostu i tyle. Chyba, że tu jest teraz tak, że jest pepperoni na jednym, a na drugim jest ten jakby bell pepperoni, bo to się nazywa tak ta papryka. Tak, czy weźmy, tak, tak, tu powiedziałbym, że nie, tu powiedziałbym, że tak, tutaj powiedziałbym, że tak, tak. Czy jest coś dobrego tutaj wyjątkowo? A weźmy jabłko, tutaj niech będzie to. A na ostatnim weźmy limonkę. Nic nowego. Więc po prostu szykujmy się powoli z ulepszaniem tego, co mamy. Niestety, nie zobaczycie piękna grabi. Ani mietły. Rzeczy, no, jak mówię, osobiście bardziej brakuje mi tu grabi niż mietły. A też ona też jest świetna do trzymania wrogów na dystans. Właśnie kiedy w sumie graby to bardziej przyciągają wrogów do nas, więc każda z tych broni jest dobra w innej synergii, w innym buildzie. Znaczy tam same ze sobą świetnie współgrają. Byłoby to kłamstwo, gdybym powiedział, że nie. Tak czy inaczej, jednak bierzmy te doświadczenia, które tu wszędzie leżą. Zbierajmy trochę wody. Cieszmy się tym, że udaje mi się to jakimś cudem jeszcze tutaj przetrzymywać i że może drugi odcinek będzie też z drugim zwycięstwem. Ale w sumie to jak będzie, tak będzie. Nawet jeśli mielibyśmy przegrać, to bym się nie złamał jakoś wyjątkowo.
No nie. Jeszcze teraz pożary. Nie, żebym narzekał. Pożary pomagają nam więcej wrogów eliminować, ale z drugiej strony nie wiem, czy nie usuwają krzaków i tym podobnych rzeczy. Wręcz na pewno wodę zabierają, ale... W sumie to nawet nie wiem, czy one rosną w ogóle, jeśli są pożary. Dobra, rosną. Okej. Okay. Już się bałem, że nie. Wait. Co tam jest takiego? Co to jest? O. Okej, okay, wygląda na to, że się nie dowiem, co to było. Ale coś podniosłem. Jakąś jakby gwiazdkę? I uff, niebezpiecznie się dzieje, niebezpiecznie się robi. Mało żyćka. Dużo wrogów. Nie chcę umierać, proszę nie. Bro, ogarnij lamę. Uff. Dobra, jakoś to przeżyliśmy. Regeneracja definitywnie. Tak. Nie. Tak. Tak. Tutaj. To niech będzie. Tutaj niech będzie. Co? Weźmy to i boss fight. Uwaga. Tak, kukurydz. Dokładnie ten sam, którego znam, kukurydz. Oj, nawet nie wiecie, jak często miałem problemy z tym, żeby go ubić. W ogóle za ubicie go, podobnie jak za wszystkich chyba, jest ogólnie achievement właśnie. Zresztą ubicie, podkreślam, nie wytrwanie fali, bo tutaj właśnie jest timer, który oczywiście jak dojdzie do zera, to wygrywamy falę. Ale tu stricte była mowa o pokonaniu kukurydza. Więc ta. Kwestia jest taka, że jakim cudem miałem z tym problemy. To z perspektywy czasu, jak tutaj teraz patrzycie, to możecie mieć takie lol, albo wód, ale jak? Jak mogłeś mieć takie skillisiu? No i muszę wam powiedzieć, jakim z tym miałem. Nie wiem, czy go osłabili, czy teraz mam jakieś po prostu wyjątkowo agresiv strategię. Ale widzicie, no pokonałem kukurydza. Aż 3 achievementy. Za przejście lata, za przejście czegokolwiek, a zresztą, dobra, dużo tego. Więc tak, pierwsza rzecz, proszę, druga tutaj. Rewards, Season Flower Defense. Okej. Okay. Jakiś nowy, tutaj mamy Tools of Trade, czyli jakieś postać. Jest to Carpenter, ma trochę więcej obrażeń chyba bazowo niż inni, co tego. Mniej wrogów, mniej obrony. Każde narzędzie więcej wrogów. O! I mamy dwa razy więcej ogólnie narzędzi. Tutaj kukurydz. Tutaj zdobyliśmy jesień. Co jeszcze? Czerwone jabłko. Fajna rzecz. Okej, okay, czyli miotły nie można było zdobyć tak po prostu. O! I mamy tą postać, o której mówiłem. Mamy tą postać, o której mówiłem. Czyli będziemy mieć moją ulubioną broń. To gorzej, tylko nadal grabie nie mamy. Ale tak. A tym będziemy kończyć na ten moment odcinka. I następne, co tu mamy? Ida map, znak zapytania. Rescue Hiker. Okej, okay, tutaj mamy co? Oho. I wygraj mając nie więcej niż 25% HP. Okej. Okay. Tak czy inaczej. Widzę, że teraz tutaj zmienili wymóg. Trzeba było mieć 23 poziom wyżej. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. W takim wypadku fajnie. Tak czy inaczej. Na razie refundujemy to i zobaczymy, co mamy tutaj. Ciekawe rzeczy. Muszę przyznać. Ciekawe, co ona ma? Okej. Okay. Jak czy inaczej. Na razie refunduję, po prostu będziemy dawać zawsze do tej postaci, którą w danym momencie gramy. I co mamy? Okej, okay, żeby zostać grabie, musimy przejść to... musimy przejść dosłownie jesień. A co dostaniemy, jeśli w ogóle... Okej, okay, czy nie mamy żadnego za wiosnę osiągnięcia? Chyba? Ciekawe. Ale tak, czy inaczej,
nie mogę się doczekać już następnego odcinka, w którym to zagramy. Od razu tylko tak powiem, właśnie Beekeeperem. Bo Carpenter jest dla mnie nową postacią, ale Beekeeper to jest właśnie moja ulubiona. Jak już się trochę powtarzam. Czy może bardziej niż ulubiona postać, to ulubiona broń tam jest. Beekeeper od razu, więc no, dlatego tak mówię. Ale tak czy inaczej, dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, no i cóż, no. Trzymajcie się i hej, hej.